Na Maui. Lot mieliśmy przepiękny i Hawaje nas powitały deszczem. Potem deszcz ustąpił i jest taki widok, zachodzi nam słoneczko. Tak było, Pani Cześć. Tak, przyjemne. Przyjemne były kolory, a teraz jeszcze są piękniejsze, bo te chmury dają przeuroczy kolory. Słonecznikowym i z tego potem jemy nasionka, ziarenka słonecznika. Teraz wiemy, dlaczego tak dużo w sklepach jest słonecznika. Make it all out California. Hey, homo, henna, keike, aku, kikai, mo, na, nui, la, nui, ke, aloha, e, hi, polune. Make it all out California. Jedliśmy te banany, przepyszne, takie malutkie, tak troszkę jabłka przypominają, słodziutkie.
A popatrz tu na dole. Takie właśnie małe banany kupiliśmy. Są przepyszne, smaczne, takie troszkę może bardziej mączyste niż te duże, które zjadamy tam w dolinie, ale przepyszne. A tu trzymam stary kokos w ręku. Egzotyka. Tu jest kielich, później ten kielich pęka i opiera rozwija się piękny początek bananki. I one są banany. I tu później już jest nie ma, kielich odpada i są tak po prostu... Tak jakby płatki kwiatów takie duże. Tak, dokładnie jakby płatki kwiatów. Odkrywamy botanik. A tutaj jest tam już jest o, popatrz, większe. Tu odpad tak. Tak. Z góry. Tylko odpad. Stoimy pod drzewem, które rodzi takie owoce. Nie wiemy nawet, jak one się nazywają. No. Upadło na ziemię. Jak się rodzi orzecha, ale to tak, najprawdopodobniej. Na pewno. Taki monument Japończyków, którzy to byli już ci pierwsi w 1886 roku. A było tu wiele nacji, bo byli Puerto Rico i byli Koreańczycy. Najwięcej Japończyków, także tych śladów japońskich jest tu. Ho, 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 albo jeszcze więcej.
6-8 stopni. A, no to dobrze. Wydawało się, że nie będzie pogody, bo pierwszego dnia, drugiego, trzeciego tak Phoenix stwierdzono, że będzie padać, a tutaj... No to tam wesołą muzykę, co się martwi. Każdego rogu tego miasta, w którym w tej chwili jesteśmy, u wybrzeży oceanu na wyspie Maui, mówi historia. Bo tutaj kilka narodowości, ludzi z kilku krajów tworzyło tę historię. To drzewo się nazywa banyan drzewo. Pochodzi ono oryginalnie z Indii. Ma ponad 150 lat i ciekawostką jest to, że rosło jedno główne drzewo, tak jak teraz widzimy, to największe w środku, i potem te liany, dotykając ziemi, wyrastały w ziemi i tworzyły następne drzewo, jak gdyby podporę tych długich gałęzi. To jest przeoryginalne, to jest największe drzewo na Hawajach. To jest Shape Ice, to jest specjalność, specjalny deser tylko na Hawajach serwowany i stąd widocznie jest też pomysł. Pyszny. Filmuję. Witam Państwa z Hawaii. Po raz pierwszy degustuję wody, o których wcześniej mówiła Ania. Wyglądają dobrze, a choćby nie wiem jakie były, to ja kocham lody i będą dobre. Pozdrawiam. Mango. 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 Tango mango. Tango mango. Thank you.
zdjęcia. Obróć się troszkę. Ej, fotograf, odsłoń się. Stańcie razem. Nieprzytomnie. No, zafascynowany. Mówicie coś, powiedzcie coś. Nic nie mówimy, machamy tylko. Hello, hello. Idźcie, chodź tu. Siadaj. Chcę wam zrobić zdjęcie. Chodź tu. Chcę wam zrobić zdjęcie. Hejdę. Siadaj tam, porządku. Nie, tu nie będzie widać tego. Będzie widać. Dobra. Masz fotosa też. Tu machaj rączkę. Pozdrawiamy. Wiedziałeś, że zostańcie jeszcze raz na mnie? Zostańcie. Uwaga. Wybiorę. Hana, położone nad zatoką, nad oceanem, ale najatrakcyjniejszy był dojazd do tego miasteczka. Tutaj masa wodospadów i niesamowita roślinność. I teraz tutaj relaksujemy się. Wilgoć taka jak w Nowym Jorku u szczytu lata. Thank you.
Ja mam lewy but. Tak jak lewy but. To wszystko, a nie wiem. Tak, 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 nie krzyczał, ale nie wiem. Krzyczałeś, ale trzeba uciekać. Zanim wyjdziecie do wody, to trzeba to przeczytać. Teraz wiecie dlaczego. O, szar! Nie, Japończycy. To jest masa atrakcji, łącznie z windą, która jedzie w wodzie, no ale tylko goście hotelowi mogą z tej windy korzystać, ale my wszystko tu obejrzymy, może coś kupimy nawet. Bajeczne, jak to Andrzej określił. Przepiękne. To jest jeden z bardziej eleganckich hoteli w Malmö. Thank you.
To all of you. Yeah.
będziemy razem w losowie. Będziemy razem w losowie. W jakiej restauracji jesteś, kochani? Oj, nie wiem, jak ona się jakaś tam, nazywa. Jakaś rybna. Rybna. Mama's Fish House. Mama's. Bardzo elegancka. Mama's Fish House. O, bardzo uprzejma obsługa i mamy nadzieję, że nam będzie bardzo smakowała. Nie no, to o tym elegancy ludzie nie mówią. Ale mam tu kolegę, który w ogóle się nie martwi cenami. Thank you.
once in a lullaby, I look somewhere over the rainbow, bluebirds fly. That you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. And the dream that you dare to, oh why can't I? See trees of green and red roses too. I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the bright of thee. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. World, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dream that you dare to, why, oh why can't I? Ooh.
Wake up